Proszę Państwa, cieszy gama dopłat ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez Ministerstwo. Gama dopłat do produkcji rolniczej, tam jest po 400 euro do pomidorów, do skrobi ziemniaczanej, hektara takiej produkcji, nieco mniej dopłaca się do chmielu czy nawet konopi. To ważne pieniądze, minimalizujące ryzyko inwestycyjne związane z daną uprawą, ponoszone przez rolnika, ale proszę Państwa, uwaga, to są szacunkowe kwoty. Specjaliści z agencji i z ODR-ów przypominają, że te szacunkowe kwoty, na przykład 400 euro dopłata do hektara pomidorów, to jest kwota ustalona na podstawie budżetu i symulowanej, szacowanej ilości aplikacji. Tych aplikacji może być dużo więcej, tym bardziej, że kwota jest wyższa, a więc może się okazać, że to jest 300 euro, co przy biznesplanie na 100 hektarów no, robi dużą różnicę, to jest kilkanaście tysięcy mniej. I ostrzegamy Państwa przed tymi hurra optymistycznymi przeliczeniami i prognozami, bo zapewne okaże się, że tych pieniędzy będzie mniej, dopłaty będą niższe i będzie rozczarowanie. A zatem świetnie, że są dopłaty, świetnie, że to ryzyko inwestycyjne się minimalizuje, ale pamiętajmy, że ostateczne kwoty będą niższe i bierzmy poprawkę na to ryzyko, bierzmy poprawkę na tą zmianę, żebyśmy się na tych dopłatach nie przejechali.